Od 12 marca w placówkach oświatowych całego kraju nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Do minimum ograniczona została obsługa mieszkańców przez urzędy, instytucje i punkty opieki medycznej. Jest zalecenie, by nie wychodzić z domu. Jest to trudny okres, szczególnie dla handlu i usług. Ruch na Polickim Targowisku niemal całkowicie zamarł. No 80%, 90% mniejsze jak były. Po prostu teraz w ogóle, jak to widać, na targowisku nikogo nie ma, żadnych ludzi, tam sporadycznie ktoś po warzywa przyjdzie i to wszystko jest. Mało jest, no to tam trochę przychodzi, to o połowę, mniej nawet. No bo to co wszystko kupione w sobotę, o pani zobaczy, co wszystko w zeszłym tygodniu kupione, to jest. Głównie z tego powodu, że jest jakieś tam zagrożenie, jest akcja, że zostajemy w domu, więc ja też to gdzieś tam praktykuję. No poza tym nie ma klientów w ogóle. W branży spożywczej owszem, na warzywach, no bo jeść musimy. Wydaje mi się, że ludzie też unikają tych większych skupisk, więc tu na warzywach jest na pewno więcej, aczkolwiek dużo mniej niż w normalnym sezonie. W sklepach zaostrzono środki bezpieczeństwa sanitarnego. Stosuje się silne środki dezynfekujące. W środku może przebywać ograniczona liczba klientów, a także jest zalecenie, by używać kart płatniczych. Przede wszystkim robimy dezynfekcje dotyczące klamek, dotyczących samych siebie. Zakładamy maseczki, wpuszczamy pojedynczo po prostu klientów do środka. Nie podajemy dań na gorąco. Ze względu po prostu na rzeczy sanitarne też nie udzielamy, że tak powiem, na wynos. No i sprężamy się jak możemy. Stoimy po prostu od swoich godzin, że tak powiem, skróconych. Klientów jest coraz mniej. Zyski spadają, a miesięczne opłaty trzeba robić. Rząd chce wprowadzić ulgi dla prowadzących działalność gospodarczą. Polscy przedsiębiorcy też liczą na pomoc ze strony gminy. Mam nadzieję, że gmina coś zrobi, że jakoś nam te opłaty albo w części umorzą, albo no odroczenie nie jest rozwiązaniem, tak? Bo będziemy płacić kilka miesięcy, powiedzmy, jak to będzie trwało, tak jak zapowiadają, że to 3 miesiące, dajmy na to. To uważam, że odroczenie nie jest żadnym rozwiązaniem, bo my nie damy rady zapłacić tych 3 miesięcy z góry, tak? Nie mamy tutaj też takich dochodów nawet w normalnych miesiącach, żeby 3 miesiące zapłacić z góry. Więc no mam nadzieję, że gmina gdzieś tutaj nam wyjdzie naprzeciw i umorzą chociaż za ten okres. Bo myślę, że no mamy taki, ja mam nieczynny 1 tydzień, myślę, że tutaj teraz sytuacja jest coraz gorsza i myślę, że patrząc tutaj po innych sklepach, że też już ograniczyli godziny otwarcia, bo mają w większości do 14, myślę, że też pozamykają. No około 900 zł za opłaty targowej, znaczy dzierżawy, no obniżenie kosztów dzierżawy przede wszystkim. Jak duże? 70%. Wśród nielicznych klientów widać ciągle seniorów, którzy mimo apeli o pozostanie w domu spacerują i odwiedzają sklepy. Spacerujących, że tak powiem, starszych to widzimy, mamusie z wózkami przemieszczające się to widzimy, gdzie sami po prostu zwracamy uwagę, że jeśli nie muszą, to żeby nie korzystali spacerując po rynku. No i czekamy po prostu, aż to wszystko się uspokoi. Tak za bardzo na zakupy nie wychodzę ze względu na wiek. A dzisiaj to musiałam po prostu, bo musiałam do przychodni i tego, żeby jakąś receptę, żeby jakąś poradę i dlatego wyszłam. Obecnie samorządy czekają na ukazanie się specustawy dotyczącej rządowej pomocy. Gdy ta zostanie przyjęta, gmina Police deklaruje dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej wdrożyć zaproponowane przez rząd rozwiązania. Mimo iż nadeszła kalendarzowa wiosna, nocą temperatury spadają poniżej zera. Straż pożarna apeluje, by dbać o przewody kominowe, by nie doszło do podobnego zdarzenia jak to z 5 marca przy ulicy Grunwaldzkiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia ustaliliśmy, że doszło do zapalenia sadzy w kominie. W naszej nomenklaturze jest to zwane pożarem kominowym. Niestety również od tego komina doszło do zapalenia elementów konstrukcyjnych dachu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszenia pożaru w kominie oraz dogaszenia tych elementów konstrukcji, gdzie ta temperatura spowodowała ich zapalenie. Na miejscu działały 3 zastępy, w tym podnośnik, gdyby była potrzeba ewakuacji mieszkańców. Na szczęście takiej potrzeby nie było. Poradziliśmy sobie w miarę sprawnie, pożar był dosyć blisko naszej jednostki. Cała akcja trwała około godziny. W takiej sytuacji warto przypomnieć mieszkańcom o konieczności czyszczenia przewodów kominowych. Zimne noce sprawiają, że większość mieszkań i domów trzeba nadal ogrzewać.
W okresie grzewczym no, nie możemy o tym zapominać. My to widzimy w swoich statystykach, że bardzo często niestety te pożary powstają wobec naszego zaniechania. Musimy pamiętać, że przynajmniej 4 razy w roku te przewody kominowe powinniśmy czyścić. Dotyczy to zwłaszcza tych budynków, które są opalane paliwem stałym. Każde urządzenie grzewcze jest przystosowane do określonego rodzaju paliwa. W budynkach komunalnych często znajdują się piece kaflowe, w których można palić drewnem, koksem czy węglem. Palenie wszelkiego rodzaju odpadami jest niedopuszczalne. No niestety również się z tym spotykamy. Jakieś zbędne elementy wyposażenia mieszkania, jakieś elementy tkanin, jakieś pianki, styropiany, no to na pewno nie jest paliwem. Możemy sobie w tym przypadku zniszczyć komin, może również dojść do zatrucia, bo przypominam tutaj również, że zagrożenie związane z uwalnianiem tlenku węgla, czyli tak powszechnie zwane czadem, no cały czas niestety zbiera u nas w kraju śmiertelne żniwo. W domach jednorodzinnych za bezpieczeństwo mieszkańców odpowiada właściciel. W tym przypadku należy zadbać o właściwy stan techniczny urządzeń grzewczych i wszystkich przewodów spalinowych. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, mimo to pogoda potrafi płatać figle. Szczególnie gdy zapada zmrok lub pada deszcz. Pieszy bez elementu odblaskowego jest widoczny dopiero z odległości 20-30 metrów. Pieszego z odblaskiem widać już ze 150 metrów. No jak najbardziej po zmierzchu odblaski. Po zmierzchu powinno się mieć coś, co świeci, żeby kierowcy widzieli, że się idzie. No i przy przechodzeniu przez ulicę trzeba przechodzić w bezpiecznym miejscu i zachować bezpieczeństwo, czyli spojrzeć w prawo, w lewo, czy nic nie idzie i dopiero przechodzić. Bo ze względu na to, czy przechodzimy przez zebrę, no może być rozpędzony jakiś nieuważny kierowca, może nas nie zauważyć. Wychodząc z domu, piesi powinni również odpowiednio się ubrać, a na drodze zachować rozwagę. Kolorystycznie się ubierać jasno, jeżeli są pochmurne dni, ponieważ kierowca na jezdni nie musi wszystkiego widzieć i szczególną uwagę, którą zauważyłam, że robimy jako przechodzący przez pasy, jesteśmy pewni siebie. Nikt nie myśli o tym, że samochód to jest rzecz martwa, że w każdym momencie może pęknąć przewód, że kierowca może nie wyhamować. No raczej powinniśmy się na czarno nie ubierać wieczorem, tylko w jakieś barwy takie jaśniejsze. No jak przechodzimy przez jezdnię, to powinniśmy się jednak oglądać. W dzień to nie ma takiego wielkiego problemu, natomiast kiedy już jest zmierzch, no teraz będzie coraz częściej, już coraz dłużej jasno, ale przy zmroku to rzeczywiście już się trzeba odpowiednio ubrać. No i uważać na innych użytkowników chodnika, szczególnie rowerzystów. Tych, to mamy tutaj na chodnikach pod dostatkiem, to jest dosyć niebezpieczne. Ale tak, to nie widzę większego niebezpieczeństwa. Każdy musi uważać i za siebie być odpowiedzialnym. To jest najważniejsze. Pokonując przejście dla pieszych, zwracajmy uwagę na otoczenie. Coraz częściej przyczyną potrąceń jest używanie telefonu komórkowego, zarówno przez pieszych, jak i kierowców. I później się dziwi, że ten kierowca najedzie. No jeżeli nie patrzy w prawo, w lewo, patrzy w ekran, no to jest wypadek. My jako ludzie, którzy przechodzą przez pasy, my tego przestrzegamy, tak? Patrzymy w jedną i w drugą stronę, że, czy coś nie jedzie, ale kierowcy w ogóle na to uwagi nie zwracają. Największe przewinienia pieszych to są poza pasami, gdzie wchodzą. Ci, co chodzą po pasach, nie ma problemu, bo człowiek widzi znaki i tak dalej. Natomiast ci, co przechodzą poza pasami i tak dalej, jest to taki, no niestety, ale stary problem, który ciągnie się cały czas. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby przechodzić bokami koło pasów, a 10 metrów dalej są pasy, niestety nie korzystają z tego. I to jest, mi się wydaje, że to powinno być nauczane już od małych dzieci. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów drogowych. Szczególnie w trudnych warunkach i ograniczonej widoczności piesi i rowerzyści powinni być lepiej widoczni na drodze, a kierowcy zdjąć nogę z gazu. Rowerzyści, korzystajcie z odblasków również, zadbajcie o swoje oświetlenie w pojazdach. Jeżeli są wyznaczone drogi dla rowerów, korzystajmy z tych dróg. Jeżeli nie, wiadomo, poruszamy się jezdnią, ale miejmy nasze pojazdy oświetlone. Aby jazda była bezpieczna, środek transportu musi być sprawny, dlatego regularnie należy sprawdzać jego stan techniczny, by w razie konieczności manewru wszystko działało jak trzeba.